Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś Wam powiem wielkopostne. Aby nasze serce było w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta. Tak zapisał w swojej regule życia zakonnego święty Benedykt. I słowo to oddaje treść dzisiejszej Ewangelii i rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Życie na pokaz, czynienie dobra, by nas widziano, czy inne uczynki miłosierdzia wykonywane bez serca są mydleniem oczu. Wchodzimy dziś w szczególny i trudny czas, kiedy mamy umartwiać ducha, a nie tylko ciało. U progu czasu pokuty i postu warto zastanowić się, co ja chcę osiągnąć. Mogę podjąć się rezygnacji z jakiejś przyjemności, lecz czy ona udoskonali moje serce i zbliży nas do Boga? Syn Boży zaprasza nas, abyśmy stanęli w prawdzie wobec samych siebie. Chodzi o oczyszczenie motywacji naszego działania. Jeśli czynimy dobro, to czyńmy je z miłości. Ale nie z tej egoistycznej, która ciągle krzyczy w nas, domagając się pochwał. Jezus uczy nas pokory. On wie, że żadne posty nam nie pomogą, jeśli będą robione tylko pod publikę. Post ma przede wszystkim służyć naszemu życiu duchowemu, aby wciąż je kształtować i rozwijać ku doskonałości rad ewangelicznych. Uwierzcie, że nie trzeba mówić o swojej pokorze, bo ona sama o sobie doskonale świadczy. Efekty postu także dostrzeżemy, jeśli nie będziemy o nim rozpowiadać. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Więcej słów z Ewangelii nam dziś nie potrzeba. Skupmy się więc na jednym słowie, które będzie nam dziś towarzyszyć. Tym słowem będzie intencja, czyli cel, który chcemy osiągnąć przez najbliższe 6 tygodni. Mamy wiele spraw do wyprostowania, zakończenia albo podjęcia, bo wcześniej nie było czasu. Zacznijmy od modlitwy, by Duch Święty wskazał nam kierunek naszych działań. Kolejnym krokiem niech będzie zapisanie tego celu, by o nim pamiętać. Dążenie do dobra nie czeka na pochwały, ani się nie zniechęca, gdy ludzie z tego powodu będą nas oczerniać. Nie przywiązujmy się do ludzkich uwag, bo one są często złym wskaźnikiem naszych działań. Jeśli serio wierzymy w Boga, to na pierwszym miejscu nasze uczynki powinny być tak spełniane, żeby podobały się Bogu. Tak więc z myślą o intencji widzimy, że wiele spraw w naszym życiu należy oczyścić z pozorów. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że Bóg stworzył wszystko dla człowieka, ale człowiek został stworzony, aby służyć i kochać Boga i ofiarować Mu wszystkie dzieła. Jasno więc widzimy, jaka powinna być nasza droga. A przypodobać się Bogu łatwym zadaniem nie jest. Ludzie, cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak będą gadać. Róbmy więc wszystko tak, żeby Bogu przysporzyć chwały, a nasze świadectwo niech będzie wyrazem miłości do Boga. Oprócz postu i pokuty w modlitwie powierzajmy Jezusowi nasze pragnienia, jakie się w nas zrodziły na najbliższy czas. Prośmy, by z tego pragnienia, z tego celu tworzyło się w nas serce szlachetne i pełne miłości. Serce, które zna Ojciec, widzący w ukryciu. A zatem, jak zapisał nam święty Grzegorz Wielki, musimy dokładnie badać naszą intencję we wszystkim, co robimy i nie szukać naszych korzyści, jeśli chcemy służyć Panu. Z Panem Bogiem.